Właściwy wybór. Kto to? Kim jesteś? Jestem śmiercią, przybywam z piekła. Śmiercią? Posłuchaj tego, co ci powiem. Gdy tylko wejdziesz na ring, umrzesz. Tygrysia masko, proszę cię, obudź się. Proszę. Kento. Wstań, ja ci pomogę. Zostałem pokonany. Pokonany zapaśnik musi zdjąć maskę. Chcę, żebyś ty mi ją zdjął. Pospiesz się. Pomóż mi, Ruriko. Kento, co ci się stało? Tygrysia maska zginął, sam to widziałem. Uwierz mi, to straszne. Nie tragizuj, przecież to tylko sen. Myślisz, że to był sen? To było takie prawdziwe, wiesz? Byliśmy na ringu, a tygrysia maska przegrał i poprosił mnie, żebym mu zdjął maskę. Ja to zrobiłem, ale pod maską była tylko trupia czaszka. Tylko obrzydliwa trupia czaszka. Myślisz, że tygrysia maska zostanie pokonany? Ależ nie, co ty mówisz? Wracaj do łóżka. Dobrze. Mam nadzieję, że sen Kenty nigdy się nie urzeczywistni. Ja też martwię się o Naoto. Jego nowy przeciwnik jest niesamowicie silny. Nie mogę wymyśleć nowej zwycięskiej zagrywki. Uomo tigre. Tygrysia masko, jestem wysłannikiem śmierci. Przybywam z tygrysiej jaskini. Muszę zgładzić cię za wszelką cenę. Zostaniesz pokonany na ringu. Zginiesz. Tygrysie, musisz być bardzo ostrożny. On zrobi wszystko, żeby cię pokonać. Będzie okrutny i nieuczciwy. On wie, że jesteś mocnym zawodnikiem, ale wie także, że szanujesz zasady obowiązujące na ringu. I wykorzysta to. Muszę jak najszybciej znaleźć na to radę. To bardzo poważna sprawa. A oto, jeśli będziesz walczył fair, a nie będziesz dysponował nowym ciosem, zostaniesz pokonany. On cię zabije. Przecież nie mogę nic na to poradzić. Chyba będę musiał trzymać z dala od ringu i to na zawsze. Gdybym tak postąpił, rozczarowałbym wszystkich tych, którzy we mnie wierzą. Nie, nie mogę ich zawieść. Nie powinienem się obawiać. Przecież wytrzymałem te wszystkie ciężkie treningi w tygrysie jaskini. Stałem się silny i odważny, walczyłem znakomicie w turnieju zamaskowanych zapaźników. Pokonałem wszystkich. Nadeszła chwila, żeby podjąć decyzję. Mam przyjąć, czy też nie, wyzwanie maski śmierci. Thank you.
Czy wszystko w porządku? Tak, ale nie jestem przyzwyczajony do tego typu pracy. Przepraszam, Tygrysia Maska przyszedł do pana. Prowadź go. On tu jest. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Jesteś zawsze mile widziany, Daimonie. Słucham. Jest tak, jak myślałem. Znacie się już od dawna, Daimonie. Chcę wiedzieć, dlaczego porzuciłeś ring. Z wielu powodów. Nie mogę teraz tego wyjaśnić. Wracam do pracy i tak już straciłem za dużo czasu. Do widzenia. Wybaczcie, panowie. Co to za wspaniały chłopak. Jest bardzo podobny do ciebie. Nie. Myślę, że on jest ode mnie lepszy. Cieszę się, że cię widzę. Ale jeszcze mi nie powiedziałeś, dlaczego przyszedłeś do mnie. Zresztą pewnie wiem, dlaczego. Jak to? Chyba jesteś zdecydowany podjąć walkę z maską śmierci. Powiedz mi, czy mam rację? Skąd pan o tym wie? Czuję to. Czuję, że twoje ciało szykuje się na niebezpieczeństwo. Mistrzu, ja... Wiem, że to trudne dla ciebie. Musisz stawić czoła lękowi przed śmiercią. Nikt ci nie może pomóc. Może tak powinno być. W gruncie rzeczy tylko ty to odczuwasz. Nikt nie może cię zrozumieć. Posłuchaj. Jest napisane w starej księdze, że spokój następuje po starciu się ze śmiercią. Starożytni wojownicy nie przejmowali się śmiercią. Dla nich była wyłącznie ich towarzyszką, dlatego jej się nie obawiali. A poza tym twierdzili, że spokój osiąga się w poszukiwaniu śmierci. W poszukiwaniu, a nie w unikaniu jej. Pamiętaj o tym. To oznacza, że trzeba wierzyć we własne możliwości. Pamiętaj. Na oto, czy zamierzasz walczyć? Oczywiście, nawet gdybym miał zginąć. Tak myślałem. Jestem pewien, że dokonałeś właściwego wyboru. Posłuchaj mnie, tym razem będziesz musiał walczyć nie fair.
Daimonie, co ty mówisz? Teraz, gdy twój super skok nie jest już nie do pokonania, musisz postępować tak, jak cię tego nauczyli w Tygrysie Jaskini. To jedyny sposób walki z maską śmierci. Wiem, że to trudne, ale ja pozostanę uczciwy do samego końca, tak jak zawsze. Ręce do góry. Powiedz mi, Naoto, jak ci się podobał ten prysznic? Prawdę mówiąc, właśnie tego potrzebowałem. Dzisiaj jest naprawdę gorąco. A ja myślałam, że się wściekniesz. Muszę wymyśleć coś innego. Naoto, chodź z nami, prosimy. Idę. Naoto, a może pojechalibyśmy wszyscy razem nad morze? Nad morze? Tak bardzo tego pragniemy. Lubimy kąpać się, nurkować i robić zamki z piasku. Proszę, Naoto. Tobie też pozwolimy robić zamki z piasku. Mnie? No dobrze, chłopcy, jedźmy nad morze. Hurra! Dlaczego Kanta nie bawi się z pozostałymi dziećmi? Zachowuje się tak już od kilku dni. Myślę, że martwi się o tygrysią maskę. Wszyscy się o mnie martwią. Nie tylko Kenta, ja też. Cześć, Kento. Przygotuj się do wyjazdu. Nie chcesz pojechać nad morze? Nie, nie chcę. Zostaw mnie w spokoju. Nie mów głupstw, idź po kąpielówki. Czy wszyscy są już na pokładzie? Statek wrusza w rejs. A gdzie jest Kenta? Został na plaży. Dlaczego nie idziesz bawić się z kolegami? Założę się, że boisz się wody. Czy zgadłem? To nieprawda. Jazda, chłopaki. Chodźcie z nami wykąpać. Nie, idźcie sami. Rozbierzmy go. Nie mogę rozebrać się, mogliby mnie rozpoznać. Nie, nie, przestańcie, nie umiem pływać, boję się wody. To nieprawda, mówiłeś nam, że uprawiałeś surfing na Hawajach. To było kłamstwo. Nieważne, wrzućmy go do wody. Przestańcie. Zabierzmy się za niego. Wygląda na spokojnego, ale jestem pewna, że myśli o walce z maską śmierci. Odważnie, chłopcy. Dlaczego nie pójdziesz wykąpać się ze mną? Zobaczysz, jak będzie fajnie. Dlaczego nie? Jaki masz liczny kostium, Ruriko. Chodźmy. O, piłka. Rzuć ją, Ruriko. Łapcie. Dziękuję. Do dzieła, chłopaki. Nigdy dotąd nie widziałam, żeby aż tak się czymś przejmował, gdyby przestał myśleć o masce śmierci, chociaż przez chwilę. Kto wie, czy nie po raz ostatni widzę słońce, morze i dzieci. Nawet gdybym miał umrzeć, jestem pewien, że podjąłem właściwą decyzję. Nie, nie chcę być przez całe życie marionetką, którą porusza Mr. X. Muszę zapamiętać twarze moich małych przyjaciół, ich uśmiechy. Jestem pewien, że gdy znajdę się na ringu, pamięć o nich doda mi sił. Jednak myślę, że Ruriko wie, że jestem tygrysią maską.
Jestem pewna, że Naoto jest gotów zginąć, a teraz chce się z nami pożegnać. Właśnie tu. Naoto, posłuchaj mnie. Chciałabym z tobą porozmawiać. Co ona chce mi powiedzieć? Nie odchodź, poczekaj. Naoto, chcę cię przekonać, żebyś nie stawał do walki. Wiem, że jesteś tygrysią maską, zawsze o tym wiedziałam. Nie, Ruriko, nie powinnaś mówić takich rzeczy. Zaczekaj, daj mi skończyć. Czy zgadzasz się na wszystko, nawet na śmierć? Nie powinieneś i nie możesz tego zrobić. Powiedz mi, jak możesz rezygnować ze wszystkiego, skoro masz tyle odwagi, żeby umrzeć, na pewno masz i odwagę, żeby żyć dla tych dzieci. Jesteś dla nich jak słońce, one powierzyły tobie wszystkie swoje marzenia i nadzieje. Czy zastanowiłeś się kiedykolwiek, co by było, gdybyś zginął? Nie możesz ich porzucić, one tak bardzo czekają na twoją miłość. Naoto. Dość tego, proszę. Nie możesz zginąć. Naoto, pomyśl o tych dzieciach, proszę cię. Ruriko. Gdybym przegrał, chcę, żebyś wiedziała jedno, że zawsze was bardzo kochałem. Nie zapomnę o was. Nigdy. Cześć, tygrysia masko. Alor ma dziś przerażający wzrok, ma oczy prawdziwego tygrysa. Na co czekamy? Przyszedłem na trening. On ma oczy jak zwierzę. Tak się dzieje, gdy ktoś wie, że zetknie się ze śmiercią. Myślę, że postanowił przyjąć wyzwanie, ale miejmy nadzieję, że wszystko potoczy się dobrze. Comunque speriamo che tutto vada per il meglio. Hai ragione, Tigre, alleniamoci. Masz rację, tygrysia masko. Weźmy się za trening. Chwileczkę, baba, jeśli pozwolisz, ja z nim potrenuję. Muszę opracować do perfekcji pewne ciosy. Jesteś gotów, tygrysie? Wejdź na ring. Eccomi. No. To będzie wspaniałe spotkanie. Chcę zobaczyć, kto wygra. Tygrys czy młody lew? Idą na całego. Nie jak na treningu. To chwyty, jakimi tygrysia maska posługuje się w prawdziwych walkach. Inaki, nie przesadzaj. Mam przestać? To jest właśnie mój słaby punkt. Nie mam takiego pewnego ciosu przeciwniej do Inokiego. Tygrysia masko, czy poddajesz się? Nie. Tygrysia, nie bądź uparty. Nie możesz wywinąć się z tego uścisku. Poddaj się. Nie, nie mam najmniejszego zamiaru. Decyduj się, bo będzie gorzej. Oh.
Przestańcie. Brawo, Tygrysia Maska. Udało ci się uwolnić. Nie rozumiem, dlaczego tak długo to trwało. Bo nie mogę liczyć już na mój skok. Moje życie zależy wyłącznie od wiary w to, że mam wielkie możliwości i że mogę zwyciężyć. Wygląda na to, że całe jego życie zostanie podsumowane w następnym spotkaniu z Maską Śmierci. Nie wiem, kto zwycięży, ale jedno jest pewne. Będzie to najważniejsze spotkanie w całej historii zapasów i wszyscy się czegoś nauczymy. Pamiętaj, Tygrysia Masko, zbliża się twój koniec. Nie zostało ci dużo czasu. No, paura. Nie boję się. Pokażę wam, co potrafi broniący życia tygrys.